Witamy serdecznie. Wybieramy się w króciutką wycieczkę. Wycieczkę do muzeum w Kozłówce, które właśnie zostało otwarte po długim remoncie. I będziemy podziwiać niezwykłe wnętrza. No na razie pogoda jest taka sobie. Zobaczymy, jest pochmurno, byle nie padało. No, chmury wiszą nad autostradą, ale słońce też świeci. Znaczy na pewno nie będzie padać, mi się wydaje. A to zobaczymy. Do celu mamy jeszcze godzinkę. Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Dojechaliśmy. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Parking 100 metrów prosto, samochody osobowe. To my. A, automatycznie jest. Ile już ludzi. Skręć w prawo. Nie tylko my wpadliśmy w pomysł na taką wycieczkę, się okazuje. Dosyć popularne miejsce. Bo wreszcie po remoncie można je zwiedzać. Dojechaliśmy. Czas zwiedzać. Idziemy oglądać. Słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy zwiedzanie, jedna ważna informacja. Jak widzieliście w tytule filmiku, jak widzieliście na miniaturce, jest to nasz pierwszy film, który nakręcamy w rozdzielczości 4K. Mamy od niedawna nową kamerkę, także przechodzimy na nowy poziom i od tego odcinka nasze filmy na YouTube będą w rozdzielczości 4K. No dobra, to teraz już oficjalnie. Jesteśmy w miejscowości Kozłówka i tutaj jest Muzeum Zamojskich w Pałacu w Kozłówce. Pałac w Kozłówce został niedawno otwarty i można go zwiedzać. Oprócz samego pałacu będziemy zwiedzać też galerię sztuki, będziemy podziwiać ogród, park przy pałacu i zobaczymy, co nas tu jeszcze zaskoczy pięknego. Wiemy, że jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych atrakcji. Bądźcie z nami, idziemy razem. Idziemy. Do wnętrz pałacowych. Jakieś bilety kupić. No idziemy po bilety. Zaczynamy zwiedzanie od lapidarium, czyli w podziemiach oficyny jesteśmy. Ważna informacja, w środę zwiedzanie pałacu, samego pałacu jest darmowe, bezpłatne. Nie trzeba kupować bilety, natomiast na wszystkie pozostałe wystawy obowiązują normalnie bilety. Bilet normalny na wszystko, co tu jest do zwiedzenia, kosztuje 50 zł, natomiast ulgowe 35. A tu mamy część wystawy od duchówki do dachówki. Czyli mamy i kafle, i dachówki, i elementy podłogi. Misy, samowary, wagi, wszystko co było potrzebne do funkcjonowania dworu. A tu mamy wystawę urządzeń i instalacji grzewczych, które były wykorzystywane w tym pałacu. Jakieś żeliwne odlewy, kafle z pieców. Drzwiczki do pieca. A tutaj mamy dość zabytkowy kibelek nawet. Tutaj mamy parowy kocioł grzewczy. Takie urządzenie zapewniało ogrzewanie w pałacu.
główne, reprezentacyjne wejście do pałacu, ozdobna brama, znajduje się od strony parkingu dla autokarów. Pałac w Kozłówce został zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku przez Michała Bielińskiego, wojewodę chełmińskiego. W drugiej połowie XIX wieku pałac stał się własnością rodu Zamoyskich, którzy dokonali jego przebudowy i przekształcenia w reprezentacyjną rezydencję arystokratyczną. Rodzina Zamoyskich zgromadziła w pałacu bogate kolekcje dzieł sztuki, mebli, porcelany i innych cennych przedmiotów. To co, idziemy do kaplicy? Tak, ale chodziło o stronę parku, czyli musimy tamtędy przejść. Dobra, dookoła. Pałac w Kozłówce to barokowa rezydencja z elementami klasycyzmu, charakteryzująca się symetryczną bryłą i bogatymi dekoracjami. Fasada pałacu ozdobiona jest pilastrami i bogatym detalem architektonicznym, a centralnym punktem jest monumentalny portyk z kolumnami, zwieńczony trójkątnym frontonem. Wnętrze pałacu zachwycają przepychem i elegancją. Całość otoczona jest malowniczym parkiem krajobrazowym, w którym znajdują się liczne rzeźby i fontanny, tworzące harmonijną i zachwycającą całość. W pałacowym parku znajduje się pomnik wystawiony ku czci francuskich żołnierzy. Żołnierze, którzy zginęli tutaj w 1812 roku podczas wojen napoleońskich. Kaplica pałacowa w Kozłówce zbudowana została w stylu barokowym i wzorowana jest na wersalskiej. Ołtarz główny, zdobiony złoceniami i rzeźbami, stanowi centralny punkt kaplicy. We wnętrzu podziwiać możemy też kopię nagrobka z ofis czartoryskich Zamoyskich. Kaplicę rozświetlają promienie wpadające przez kolorowe witraże. Pokój kardynała Stefana Wyszyńskiego przy kaplicy pałacowej w Kozłówce to miejsce o dużym znaczeniu historycznym. Późniejszy prymas Polski przebywał w Kozłówce w latach 1940-41, ukrywając się przed niemieckimi okupantami. Zobaczcie, jaki rower tutaj jest. Magda dla porównania stanęła obok. Rower jest wyższy niż Magda. Kółko ma 1,60 m. Średnicy. Ale drugie jest malutkie. Umiałbyś jeździć? Ja nie wiem w ogóle, jak na to wsiąść. To tak chyba bez asysty, bez eskorty. Nie da się tam wejść. Tutaj inne ciekawe rowery. Też na pewno mocno przedwojenne. Początek XX wieku. No kiedyś nawet dzieci miały wygodniej. Zobaczcie, jakie sanki. Kolekcja Homont i latarni do wozów. Magduś, jakbyś się miała przejechać, na którym byś się karnęła? Chyba tymi saniami. Sanie chyba najbardziej. A rowery? Nie. A z powozów? A z powozów? Tu są te sanie. Chyba ten, albo ten. Ten wygląda jak taki angielski z Bridgertonów, nie? No. I ten żółty chyba jest fajny. Taki na wypasie. Ten jakiś taki dach ma za nisko. Mi się ten żółty bardziej podoba. To taki bardziej sportowa wersja jest. A zobacz ten. Teraz przechodziłam. Ale wiedziałabym się, jak spakować. Pudełeczko na kapelusze, pudełeczko na kosmetyki. Kufelki. Super. Te takie bardziej gangsta czarne.
Pałac w Kozłówce, będący siedzibą rodów zamojskich, to jedno z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych miejsc tego typu w Polsce. Wizyta w tym muzeum przenosi zwiedzających w czasie, do epoki, gdy arystokratyczne rody miały ogromny wpływ na życie polityczne i kulturalne kraju. Wnętrza pałacu zachwycają przepychem i elegancją, a dzięki temu, że zachowały swój historyczny wygląd, stanowią świadectwo dawnych czasów. Rodzina Zamoyskich przez pokolenia zgromadziła w pałacu imponującą kolekcję mebli, obrazów, ciekawych instrumentów, porcelany, innych dzieł sztuki, a także bogaty księgozbiór. Jeśli jesteś miłośnikiem historii, sztuki i architektury, to bardzo polecamy wizytę w Muzeum Zamoyskich w Pałacu w Kozłówce. Słuchajcie, a teraz idziemy oglądać coś w strasznej kontrze. Tutaj magnacka posiadłość, a tutaj galeria sztuki socrealizmu. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Chodźcie z nami, obejrzymy sobie trochę rzeźbę. Socrealizm, zupełnie inny temat. Pałac w Kozłówce jest także miejscem, gdzie znajduje się unikalna w skali kraju kolekcja sztuki socrealizmu. W Muzeum Socrealizmu zgromadzono dzieła z okresu PRL-u, w tym obrazy, rzeźby, plakaty i inne obiekty sztuki propagandowe. Ekspozycja obejmuje prace przedstawiające typowe tematy epoki, takie jak prace robotników, budowa socjalizmu oraz portrety przywódców komunistycznych. Socrealizm mamy za sobą. Nas nie porwał za bardzo. Pamiętamy jeszcze z dzieciństwa takie klimaty. Teraz idziemy do Pałacowej Galerii Sztuki. Tam będzie chyba coś ciekawszego dla nas. Liczyliśmy na Muzeum Sztuki Pałacowej. A tutaj ciąg dalszy socrealizmu. Kończymy naszą wycieczkę po pałacu w Kozłówce. Piękne miejsce, urokliwe, niesamowicie przygotowane, jeżeli chodzi o zwiedzanie i poznawanie w ogóle historii całego miejsca. Polecamy Wam to miejsce naprawdę z całego serca. Warto tu przyjechać. Nam zwiedzanie pałacu, ogrodów i wystaw dookoła zajęło około 3 godzin, więc rezerwujcie sobie tyle czasu. Co istotne, pałac, park, super. Wystawa socrealizmu? Niekoniecznie. Ale jest, więc jeżeli kogoś interesuje temat, to na pewno warto zajrzeć. Mnie na wystawach zainteresowały głównie filmy z odbudowy stolicy. Czyli co, dziękujemy za ten odcinek. Jak zwykle poprosimy o lajki, subskrypcje, komentarze dla zasięgu. Jeśli macie pytania, też prosimy pod filmem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze nie wiemy, gdzie na ten moment. Gdzie nas oczy poniosą i kamperek zawiezie. Zapraszamy, do zobaczenia.